Mieszkańcy Mikołowa i okolicznych miast po raz kolejny protestują przeciwko CPK. To prawdopodobnie jedna z największych manifestacji na Śląsku. Wszystko za sprawą decyzji spółki o wyborze wariantu inwestorskiego numer 72, który ma przebiegać m.in. przez ścisłe centrum Mikołowa. To z kolei wiąże się z wyburzeniami nawet kilkuset domów mieszkalnych czy bloków. W piątkowym proteście udział wzięło kilkaset osób. Wszystkich łączy fakt, że podzielić chce ich kolej dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego na trasie Katowice-Ostrawa. Mieszkam w tym nowym bloku tutaj, co jest wybudowany 5 lat temu. No, 5 lat temu byłam młodsza i byłam zdrowa. W tej chwili mam chore biodro i na stare lata będę musiała szukać i od nowa wszystko robić. To nie jest na moje siły. W ogóle się sprzeciwiamy, ponieważ jest wiele chyba inwestycji, które można modernizować w tym kraju, a dopiero potem brać się za nowe. Na razie nic się nie dzieje, nie wiem, czy przyjdzie człowiek jakiś do nas, czy przyjdzie pismo. Nie mam pojęcia, a pociąg ma przejechać przez środek domu. Dokładnie w dzień ogłoszenia wariantu inwestorskiego z map, które były jeszcze poprzedniego dnia opublikowane na oficjalnej stronie internetowej CPK, zniknął zarówno komponent drogowy, jak i tak zwane strefy buforowe. I nagle się okazało, że dzięki temu zabiegowi, to był zabieg fałszerstwa technicznego, ewidentnie, nagle się okazało, że tylko niewielka ilość osób ma być wywłaszczona, tak? Ale my mamy te poprzednie mapy i wyliczyliśmy, że jeśli tak by to miało być zrealizowane, jak wskazywały te mapy rzeczywiste, to w samym Mikołowie miałoby być wywłaszczonych około 1500 osób. Linia dużych prędkości kolej zabiera nam 5% 1 km kwadratowy, 5% powierzchni. Z tego cenne tereny zielone, które służą rekreacji wszystkich mieszkańców, giną w 1/3, całe ścieżki zdrowia za basenem. 66 budynków jednorodzinnych jest w strefie oddziaływania, które nie wiadomo, czy będą wyburzone, czy nie. Prawdopodobnie tak. 11 zakładów pracy. To jest coś naprawdę dużego. Łaziska przez środek zostaną zabetonowane. To jest taka wielka rana, która się nigdy nie zabliźni. Jak zapowiadają mieszkańcy Mikołowa, Łazisk, Orzesza i pobliskich gmin, protestować będą do skutku. Nie zgadzają się na wywłaszczenia i wyburzanie dorobków całego życia i ubolewają, że wszystko dzieje się poza nimi. Lokalna społeczność wskazuje również, że kolej dużych prędkości terenom, na których ma powstać, nie przynosi żadnych korzyści.